Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj Wam pokażę wykonanie kolejnej torebki. Może być używana również jako duży kosz na przechowywanie przeróżnych rzeczy. Wykonana została ze sznurka bawełnianego o grubości 5 mm. Zużyłam około 250 metrów, szydełko 8 mm. Dno torebki wykonam z 10 okrążeń. W 10 okrążeniu uzyskam 70 półsłupków. W każdym okrążeniu dodam dodatkowe 7 półsłupków. Zacznę robiąc kółko ruchome. W pierwszym okrążeniu zrobię 7 półsłupków. Zmniejszam kółko. W drugim okrążeniu uzyskam 14 półsłupków. W każdym oczku 2 półsłupki. Pierwszy półsłupek oznaczam. W trzecim okrążeniu wykonam 21 półsłupków, w co drugim oczku 2 półsłupki. W pierwszym oczku 1 półsłupek. Oznaczam ten pierwszy półsłupek. W drugim oczku 2 półsłupki. W następnym 1, w następnym 2. Powtarzam. Okrążenie czwarte. W tym okrążeniu uzyskam 28 półsłupków. W co trzecim oczku wykonam 2 półsłupki. Żeby zachować równe koło, przysunę półsłupki i dlatego w pierwszym oczku wykonam 2 półsłupki, a w dwóch ostatnich po 1 półsłupku. W pierwszym oczku 2 półsłupki. Pierwszy półsłupek oznaczam. Drugi półsłupek w tym żółoczku. W następnych dwóch oczkach po 1 półsłupku. 1, 2 i
w trzecim oczku 2 półsłupki. 1, 2. I powtarzam. Co trzecim oczku 2 półsłupki i w ostatnich dwóch oczkach po jednym półsłupku. W pierwszym 1, w drugim 1 i w trzecim 2. W piątym okrążeniu uzyskam 35 półsłupków. Wykonam w co czwartym oczku 2 półsłupki. W pierwszym oczku 1 półsłupek, oznaczam go, w drugim 1, w trzecim 1 i w czwartym 2 półsłupki. 1, 2. Powtarzam do końca okrążenia. W następnych trzech oczkach po jednym półsłupku. 1, 1, 1 i w czwartym oczku 2 półsłupki. Okrążenie szóste. W tym okrążeniu uzyskam 42 półsłupki. W co piątym oczku zrobię 2 półsłupki. Żeby zachować równe koło bez kątów, przesunę półsłupki. Dlatego 3 pierwsze półsłupki wykonam w ostatnich trzech oczkach. 1, 2, 3. W pierwszym oczku zrobię 4 półsłupek, a w drugim oczku zrobię 2 półsłupki. Więc w pierwszym oczku robię 4 półsłupek. I od razu go oznaczę. W drugim oczku 2 półsłupki. 1, 2, 2 i dalej w co piątym oczku robię 2 półsłupki. 1, następnym drugi, następnym trzeci, czwarty. I w piątym oczku 2 półsłupki. Powtarzam. W siódmym okrążeniu uzyskam 49 półsłupków. W co szóstym oczku robię 2 półsłupki. W pierwszych 5 oczkach po jednym półsłupku. Pierwszy półsłupek oznaczę. W drugim 1, w trzecim 1, w czwartym 1, w piątym 1 i w szóstym 2. Powtarzam w co szóstym oczku 2 półsłupki. Okrążenie ósme. W tym okrążeniu uzyskam 56 półsłupków. W co siódmym oczku wykonam 2 półsłupki. W tym okrążeniu przesuwam na początku półsłupki. Pierwsze 3 półsłupki pojedyncze będą w trzech ostatnich oczkach. 1, 2, 3. I w pierwszych trzech oczkach kolejne 3 pojedyncze półsłupki. 1, 2, 3. I w czwartym zrobię 2 półsłupki. W pierwszym oczku
jeden półsłupek. Pierwszy półsłupek oznaczam. W drugim oczku jeden półsłupek. I w trzecim oczku jeden półsłupek. W czwartym oczku dwa półsłupki. Jeden, dwa. I dalej co w siódmym oczku dwa półsłupki. W kolejnych sześciu oczkach po jednym półsłupku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w siódmym oczku dwa półsłupki. Powtarzam. Okrążenie dziewiąte, w nim uzyskam 63 półsłupki, w co ósmym oczku wykonam dwa półsłupki. Przesuwam półsłupki i pierwsze 6 półsłupków wykonam w ostatnich 6 oczkach. Tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siódmy półsłupek wykonam w pierwszym oczku. Od razu go oznaczam. I w drugim oczku wykonam dwa półsłupki. Następnie w co ósmym oczku po jednym półsłupku. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i w ósmym dwa półsłupki. Jeden, dwa. Powtarzam. I ostatnie okrążenie dna torebki. Dziesiąte okrążenie. W nim uzyskam 70 półsłupków. W co dziewiątym oczku zrobię dwa półsłupki. W pierwszych 8 oczkach po jednym półsłupku. Pierwszy półsłupek oznaczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8 i w dziewiątym dwa półsłupki. Powtarzam do końca okrążenia. W kolejnych 8 oczkach po jednym półsłupku, w dziewiątym dwa półsłupki. Mam dno torebki. W następnych 20 okrążeniach wykonam 70 półsłupków w każdym. W tych okrążeniach nie dodaję półsłupków dodatkowych i w każdym oczku zrobię po jednym półsłupku. Pierwszy półsłupek każdego okrążenia oznaczam.
robię w następnych oczkach po jednym półsłupku. Wykonałam 20 okrążeń. W każdym okrążeniu uzyskałam 70 półsłupków. W następnym okrążeniu zrobię uchwyty. W pierwszych 12 oczkach robię po jednym półsłupku. Pierwszy półsłupek oznaczam. Dwanaście półsłupków. Mam 12 półsłupków. Teraz robię 13 oczek łańcuszka. Mijam 11 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I zaczynając od 12 oczka, w kolejnych 24 oczkach robię po jednym półsłupku. 24 półsłupki. Wykonałam 24 półsłupki, robię drugi uchwyt, 13 oczek łańcuszka, 11 oczek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I zaczynając od 12 oczka, robię 12 półsłupków. W każdym oczku po jednym półsłupku. 12 półsłupków. I teraz zacznę ostatnie okrążenie. W następnych 12 oczkach zrobię po jednym półsłupku. Pierwszy półsłupek okrążenia oznaczę. Dwanaście półsłupków. Mam 12 półsłupków i w łańcuszku w każdym oczku zrobię po jednym półsłupku. Mam łańcuszek z 13 oczek. Mam uzyskać 13 półsłupków w tym łańcuszku. Mam 13 półsłupków i dalej 24 półsłupki w następnych oczkach. I następny uchwyt. W każdym oczku po jednym półsłupku uzyskam 13 półsłupków.
I do końca okrążenia pozostało mi 12 oczek. Robię 12 półsłupków. Jestem na końcu okrążenia i żeby wyrównać tę stronę, wykonam jeszcze 11 półsłupków i w 12 zakończę robótkę. Jeszcze 11 półsłupków. Wykonałam ostatnie 11 półsłupków i teraz odcinam nić. Wyciągam sznurek, mijam następny półsłupek i wprowadzam do kolejnego. Wracam i wprowadzam do tego oczka. Z tyłu chowam sznurek mniejszym szydełkiem w ściegach. I mam koszyk, torebkę.